Najważniejszą rzeczą zaraz po dołączeniu na nowy serwer Discord jest przywitanie się. Ale jeśli kiedykolwiek to robiliście, to pewnie robiliście to źle. Ja też. Dlatego w tym filmie omówimy sobie najczęstsze błędy oraz co robić, żeby ich nie popełniać. Już bez przedłużenia, zaczynajmy. Zacznijmy od tego, czego na pewno nie powinniście robić. Jeśli na czacie nic się nie dzieje, a wy przywitacie się słowami siema, albo elo, albo cokolwiek w tym stylu, to ktoś pewnie odpowie wam tym samym. W najlepszym wypadku. Albo nikt się nie odezwie i rozmowa na tym się skończy. Zamiast tego polecam użyć chociaż trochę swojej kreatywności i napisać coś nietypowego. Może to być jakieś pytanie, na przykład związane jakieś z tematyką serwera, albo coś śmiesznego. Następnym częstym błędem jest to, że gdy na czacie już ktoś coś pisze, to nie wbijajcie się z tym petem i nie rozwalajcie całej rozmowy. Najlepszym, co możecie zrobić w takim wypadku, to wczytajcie się, o czym była rozmowa i zacznijcie się powoli w nią włączać. Najpierw może jakieś reakcje, potem pojedyncze wiadomości, a dopiero potem możecie się odpalić w 100%. Również inną ważną sprawą jest znalezienie wspólnych zainteresowań, ponieważ nie ma nic gorszego niż chwila milczenia, gdy nie wiesz co napisać. Dlatego, by uniknąć takich sytuacji, najlepiej zanim coś napiszesz, przyjrzeć się temu, z kim w ogóle się pisze. I nie chodzi mi to o to, że ta osoba może mieć 5 razy tyle lat, ile podaje. Choć takie przypadki też się zdarzają. Jeśli ktoś lubi Fortnite, a ty również kochasz Fortnite, to proste, że idealnym tematem do rozmowy będzie Fortnite. I to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że każdy z was wie już nawet zbyt dobrze, jak zacząć rozmowę na Discordzie. Jeśli chcecie widzieć więcej takich discordowych odcinków otrzymanych w takiej śmieszkowatej atmosferze, to zachęcam do zostawienia suba z dzwonkiem i like. A ja już spadam na Discorda. Cześć!